Siemano, z tej strony Mateusz, jest tutaj nasz ulubiony roller, tutaj jest ulubiona mała sztanga, na której będziemy zaraz robić rwania, tak naprawdę zaraz ją wywalimy. Zapraszam do vloga z treningu, w którym przedstawię recenzję butów. I ten film ogólnie będzie o butach i o tym, jak bezpiecznie i dobrze i silnie wykonywać przysiady, żeby mieć dobre i silne nogi. Najpierw zaczniemy jednak od amortyzacji, czyli od tego. Musimy się oczywiście tego pozbyć. Teraz możemy ćwiczyć. To co tutaj widzicie, to jest tak zwany pussy pad, czyli coś, żeby was nie bolały bareczki, inne rzeczy. Oczywiście wyrzucamy takie rzeczy, jeśli coś takiego jest założone na waszą sztangę, pierwszą rzeczą, na jaką musicie zrobić, jest to wzięcie tego i wyrzucenie tego, ponieważ w treningu, jak już wspomniałem to parę razy, potrzebujemy stabilizacji i tą stabilizację dają nam, nie dają nam tego buty do biegania, dają nam właśnie buty z dobrą, twardą podeszwą, takie jak buty ciężarowe. Siedzę właśnie na piłce lekarskiej, na takiej piłce też nie ćwiczymy, nie robimy na niej żadnych przysiadów ani wyciskań, jest to niebezpieczne. W tym filmie przedstawię różnicę pomiędzy ćwiczeniem w skarpetkach, a ćwiczeniem w takich oto butach Adidas Draycraft, zasponsorowanych przez sklep utat.pl, gdzie możecie znaleźć różnego rodzaju usztywniacze, pasy, paski, magnezy itd. oraz Powerlift 2, których niestety już nie produkują, nie sprzedają. Jeśli chcecie je kupić, to musicie mieć rozmiar nogi 40-46, czyli być albo karłem, albo gigantem, albo ewentualnie kobietą, albo ewentualnie kupić je używane. I bardzo dużo osób ma problem z mobilnością w przysiadzie, ze zrobieniem tego przysiadu ładnie i poprawnie. To się tyczy również pań, które chcą wzmocnić pośladki, wzmocnić uda. Ja niejednokrotnie po prostu przysiad niektórym nie wychodzi, szczególnie jeśli ktoś ma długie, piękne nogi. Wtedy często pracę przejmują plecy, dół pleców. Później te plecy bolą, te plecy doskwierają. I oczywiście jak najbardziej można taki problem rozwiązać poprzez dobrą mobilizację. Otworzenie bioder jest rzeczą prostą, nie jest rzeczą, która zajmuje bardzo dużo czasu, aczkolwiek często problemem nie są biodra, często problemem jest tak zwane zgięcie grzbietowe stopy, popularnie zwane dorsiflexją. Zaraz tłumaczę, o co chodzi. Jak jesteście w stanie zauważyć przy moim przysiadzie, ja mam dosyć dobrą mobilność, więc kolano mi wychodzi przed palce. Jak widzicie, tutaj jest dosyć duże zgięcie, które umożliwia mi przesunięcie kolana jak najbardziej przez palce. Oczywiście wychylenie kolana przed palce nie jest rzeczą złą, jest rzeczą bardzo potrzebną. Jeśli ktoś wam mówi, żeby kolano nie wystawało przed palce, oczywiście taka osoba nie zna się kompletnie na swoim fachu. Taka osoba być może to kiedyś usłyszała na XIWF-u albo na jakimś słabym kursie i tak powtarza. Kolano zawsze ma wychodzić przed palce. Jeśli nie wychodzi przed palce, to po prostu robisz jakiś dziwny skłon. Jest to naturalna pozycja. Chyba że masz, jak wspomniałem wcześniej, 50 w bucie, jesteś gigantem. I teraz zobaczcie, sporo osób, które nie ma mobilności, wykonuje przysiad mniej więcej w ten sposób. I tutaj te osoby mniej więcej się gdzieś blokują. Jak widzicie, nie przekroczyłem nawet kąta prostego i moje kolano nie wychodzi za bardzo przed palce, ponieważ nie mam wystarczającej mobilności do tego, żeby kolano wyszło przed palce, za sprawą właśnie tych tutaj mięśni, które mogą być przykurczone albo po prostu no tacy jesteśmy zbudowani. Więc celem naszej mobilności będzie zrobienie wszystkiego, żeby to kolano jak najbardziej wychodziło przed palce. Możemy użyć do tego gum elastycznych, możemy użyć do tego intensywnego rozciągania, rozbijania, ale to nie działa. To bardzo działa w bardzo, bardzo małym stopniu. Zobaczcie, co się dzieje, jak założyłem buty z podbiciem. Założyłem buty, które mają dosyć duże podbicie i automatycznie mogę komfortowo siedzieć w przysiadzie. Moje kolano jest bardzo za palcami, jak widzicie. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to pionowy tors. Sporo osób, szczególnie osób wysokich, osób z długimi nogami, będzie miało problem z zachowaniem pionowego torsu. Poziomy tors nie jest nic złym, jest po prostu, zależy od budowy anatomicznej, jednak to, że nasz tors jest poziomy, czyli wygląda mniej więcej tak, przy przysiadzie, to uniemożliwia nam poprawny rozwój czworogłowego. I po prostu pracy przyjmują wtedy plecy, te plecy często bolą. I zobaczcie, co nam dają buty ciężarowe. Tak wygląda mój tors z butami ciężarowymi, jest idealnie pionowy. Oczywiście tutaj jest buttwing, ponieważ bez ciężaru tak zawsze będzie. To ciężar powoduje stabilizację miednicy, brak buttwinga, poprawne spięcie. Jestem teraz w miarę komfortowo spięty, jestem idealnie pionowy. Zobaczcie, co się dzieje bez butów. Bez butów automatycznie się pochyliłem, nie jestem w stanie już zachować takiego pionu, bo wywraca mnie. Jestem mniej więcej w takiej pozycji.
i ciężar, większy ciężar będzie tą różnicę jeszcze bardziej potęgował. Zobaczcie, jak wygląda porównanie wykonywania przysiadów ze sztangą nad głową bez butów oraz w butach ciężarowych. Różnica w kwestii pionowego torsu oraz ogólnej mobilności jest jak najbardziej widoczna. U mnie ta różnica jest mała, ponieważ ja jestem naturalnie zbudowany do takiego wąskiego przysiadu. Nie jest to rzecz, którą ćwiczyłem, nie jest to rzecz, na którą pracuję, jest to po prostu cecha genetyczna. Niektórzy ludzie czują się komfortowo w wąskim, głębokim przysiadzie, inni będą musieli robić ten przysiad bardzo szeroko. Jednak co dają nam buty ciężarowe? Oczywiście w przypadku przysiadów, tak jak już wspomniałem, różnica jest niewielka. W przypadku przysiadów ze sztangą nad głową oraz różnego rodzaju rwań, ćwiczeń ciężarowych, ta różnica będzie się powiększać, będzie coraz bardziej wyraźna, coraz mocniejsza. No dobra, to pora przedstawić rzetelnie, jak mniej więcej wygląda porównanie tych butów. Kurwa, nie ma ostrości. No dobra, to pora przedstawić rzetelnie, jak wygląda porównanie tych butów. Nie ma co ukrywać, że widać, że Drakecrafty są o wiele wyższe. Widać to porównanie. Wedle tego, co mówią producenci, powerlifty mają 0,6 cala podbicia, Drakecrafty mają 0,75. Być może jest to prawda, nie do końca wiem. No i jak widać, co jest ciekawe, to zarówno z przodu, jak i z tyłu Drakecrafty przylegają, a z tyłu tutaj mamy, no delikatnie odskakuje, tak samo tutaj też delikatnie odskakuje od powierzchni. Nie wiem, czy jest to namacalna różnica, ale być może jakaś jest. W każdym razie przechodzimy do kolejnej kwestii, jaką jest zapięcie. Tutaj mamy taki rzep, który pomaga nam oczywiście spiąć but, ponieważ raczej samo wiązanie nam nie wystarcza, żeby ten but bardzo mocno, ściśle przylegał. Mamy tutaj jakieś kropeczki, żeby nie waliło nam z butów. No i co mamy tutaj? Oczywiście wyglądają trochę jak buty do rzutu młotem. Nie ma tutaj wiązania. Jest tutaj tylko taki sprytny przycisk. Jeśli go wciśniemy, to możemy skręcić but na taką ścisłość, jaka nam pasuje. Oczywiście w przerwach możemy, wystarczy, że wyciągniemy to i już się but całkowicie luzuje. Jest to rozwiązanie o tyle fajne, że tutaj musielibyśmy rozpiąć rzep i chodzić takim dędającym rzepem. No i co tu dużo mówić, ten rzep czasem potrafi uwierać w tej części buta. Jeśli chodzi o ich rozmiar, tak naprawdę, jeśli porównamy, to co się rzuca według mnie na pierwszy rzut oka jest to, że te buty są tutaj trochę szersze, te są bardziej takie opływowe, ale jeśli chodzi o rozmiar, zarówno to jest 44, jak i to jest 44. Ja noszę 44 też w normalnych butach, nie odczuwam żadnej różnicy, oba są super wygodne. Jeśli chodzi o ich długość, to wydaje mi się, że serio są takie same. Tutaj dotknąłem jednym i drugim do powierzchni. Tutaj, jak widać, zostaje jakaś tam odrobina, tutaj zostaje mniej więcej tyle samo. Wydaje mi się, że oba są takiego samego rozmiaru, z tym, że po prostu te są trochę szersze. Co muszę powiedzieć, to to, że naprawdę widać różnicę, delikatna jest różnica obcasa pomiędzy powerliftem a Drakecraftem, ale jest to różnica naprawdę odczuwalna. Nie miałem jeszcze do czynienia z innymi butami, trochę lepszymi. Takie buty kosztują mniej więcej 4-5 stów. Jeśli chcesz zainwestować w to bardziej, tak jak na przykład owca, to możesz sobie kupić Adipowery, albo tak jak moja dziewczyna Nike Romaleo. To są buty już naprawdę solidne, ich podeszwa jest wykonana z jeszcze gęstszego, jeszcze bardziej stabilnego materiału. Co za tym idzie, będzie na pewno tupać głośniej i będzie trochę bardziej wytrzymałe, trochę bardziej stabilne. Ale wydaje mi się, że obcas jest dosyć porównywalny. Jeśli nie dodasz sobie podkładki jeszcze na dole, co możesz zrobić u szewca, albo kupić jakąś podkładkę, no to prawdopodobnie wysokość będzie taka sama jak w tych Drakecraftach. Jest to różnica jak najbardziej odczuwalna. I powiem tak,
Ja mam dobrą mobilność, czuję to, ale jeśli ktoś ma słabą mobilność albo, tak jak przykładowo moja dziewczyna ma długie nogi, to ona bez rąk, ale osób wykonuje przysiad dosyć poziomo, różnego rodzaju rwania również dosyć poziomo. Jest to problem, ponieważ jeśli wyłapujesz rwanie bardzo poziomo, to musisz wykazać się bardzo dużą mobilnością w barkach, żeby złapać tą sztangę. I tak jak moja dziewczyna miała powerlifty dwójki, to już widać było natychmiastową poprawę. Jednakowoż zmiana z powerlift 2 na to, co ma obecnie, co widzieliście na poprzednim filmie z treningu z UKS-u, talent Nike Romaleosy, zrobiły naprawdę bardzo dużą różnicę w kwestii pionowego przysiadu. Maro w tle robi OHP. Ja chciałem przypomnieć parę słów na temat bezpieczeństwa typowych butów ciężarowych. Otóż mówi się, że kupując buty ciężarowe bardziej narażasz kolana na stres, na niebezpieczeństwo. Jest to oczywiście prawda, kolano się bardziej zgina, większe zgięcie w stawie kolanowym może oznaczać większe przeciążenie na kolano. No zastanów się, no jeśli wykonujesz ćwiczenie praktycznie tylko i wyłącznie z bioder, z dupy i pleców, oczywiście to kolano nie jest aż tak potencjalnie zagrożone. Jeśli masz jakieś do tej pory istniejące problemy z kolanami, jakieś uszkodzone więzadła, być może buty ciężarowe nie będą najlepszą opcją, ale jest bardzo dużo osób, które miało niejednokrotnie zerwane czworogłowy, uszkodzone kolana, niezależnie czy to jest więzadło, czy coś innego, i ćwiczyły w butach ciężarowych latami bezpiecznie. Prawda jest taka, że nie jest to aż taka wielka różnica, jak niektórzy mówią, nie jest to aż takie wielkie zagrożenie. Jeśli twój przysiad wygląda źle, jeśli nie przykładasz się do tego, żeby poprawić technikę, jeśli po prostu poprawianie techniki ci kompletnie nie idzie, no to wtedy zastanów się, możesz wybrać buty ciężarowe, potencjalnie większe ryzyko na kolana, lub możesz wybrać brak butów ciężarowych, jakieś inne obuwie niestabilne i być może możesz tutaj mieć problem z kolanem ze względu na to, że stopy są niestabilne, że kolana uciekają do wewnątrz, że stopy się zapadają. Być może możesz mieć problemy z batwingiem, czyli potencjalne ryzyko dyskopatii. Być może to są to ryzyko związane z biodrem, coś tam może ci się w pachwinie uszkodzić, coś innego może się stać. Czyli zawsze jest wybór albo, albo. I chciałem przypomnieć największy błąd logiczny spotykany wśród wszelkiego rodzaju fizjoterapeutów, osób zajmujących się mobilnością. Takie osoby mówią butom ciężarowym nie, bo buty ciężarowe powodują większy nacisk na kolano przez to, że kolana wychodzi przez palce, podczas gdy te same osoby nakłaniają do mobilności. No i to rozciąganie zgięcia grzbietowego stopy właśnie to zwiększa ten nacisk na kolano, czyli to co rozciągasz, to właśnie zwiększa ci nacisk na kolano. Jeśli będziesz się rozciągał latami, żeby rozciągnąć tą idealną pozycję, to cały twój proces rozciągania właśnie powoduje to, żeby to kolano wychodziło przed palce i żebyś był bardziej narażony na kondycję kolana. Więc to jest taki błąd logiczny, który nie do końca aprobuję sam i uważam, że dla zwykłego człowieka buty ciężarowe są jak najbardziej w porządku. Miałbyś tak?
Jak minęła rozgrzewka? Zajebiście. To się rozgrzewa do siadów dłużej niż 3 minuty ten pedał. W siadach oczywiście według mnie mniej, czuć tą różnicę. Robię te siady już na takim całkowitym wyjebaniu. Wczoraj zrobiłem 170, wcześniej też 170. Dzisiaj dla odmiany robię 160, jutro robię 170. Tak mówi mój plan treningowy. Oczywiście mam teraz plan do końca tygodnia rozpisany przez trenera ze względu na to, że później będę brał udział w bardzo małych, delikatnych zawodach, żeby się sprawdzić. Później będę znowu robił bardziej technicznie i trochę bardziej kombinował z klatą i tak dalej, innymi rzeczami. Teraz jest mocny nacisk na ćwiczenie głównych ćwiczeń. Wiem, że one nie są do końca zajebiste, ale wczoraj rozwaliłem rwanie. Kilka serii na 80, podrzut, kilka serii na 110. Także dzisiaj no wszystko mnie boli generalnie. Przepraszam, że nigdy nie pokazuję tych ciężkich treningów, ale ciężki trening staram się robić zawsze w weekend, wtedy jestem, kiedy jestem pod opieką trenera, kiedy on ogarnia technikę. Później przychodzi czas na lekki dzień, który mogę zrobić samemu. Także zapraszam na 160 w siadach. Możemy spojrzeć na Lazara Roburowa, który używa zakazanej substancji. Jeszcze karnet nie został wypowiedziany. Roburow robi dzisiaj ile? Ile na martwy robisz? Dzisiaj leciutko. No, ile? 180? No tak pewnie jest 210. O kurwa. Na trójki. O kurwa. Że miesiąc do zawodów to 180 sobie tak pomacham leciutko. No, ale jeszcze miałem dopowiedzieć, nagrywa się? No. Nie, bo tak jeździsz tak często do tego Wrocławia, niby tam do Natalii, tak naprawdę to na te kołacze tylko ci ciągnie. Polecam jeździć do Wrocławia po kołacze. Dobrze, jeśli masz tam przy okazji dziewczynę, ale na kołacze ja i Robur też jeździmy. Wcześniej przed siadami robiłem jeszcze lekki podrzut, nie nagrałem, bo był bardzo lekki. Jestem spocony jak dzika świnia, ponieważ w czempie jest dosyć gorąco, ja starałem się trzymać tempo, mimo że na filmie to oczywiście zawsze wygląda trochę inaczej. W każdym razie podsumowując ten film, buty ciężarowe jak najbardziej tak. Osobom mającym malutkie wady podstawy, czy jakieś tam malutkie problemy z mobilnością, zalecam ewentualny zakup butów Powerlift 2 lub 3, z tym, że 2 już nie produkują, 3 oczywiście są dosyć tanie, przystępne. Nie jest to rzecz obowiązkowa. Ja kupiłem pierwsze buty po mniej więcej 3,5 latach stażu, czyli w październiku, teraz mam nieco ponad 4 lata. No i na te 9 miesięcy doświadczenia z Powerlift 2 muszę powiedzieć, że są naprawdę bardzo fajne i każdemu je polecam. Jak wspomniałem, Draycraft dostałem od sklepu u tatka. Inaczej bym prawdopodobnie ich nie kupował, ale dzięki temu, że je dostałem, naprawdę jestem w stanie wyczuć różnicę. I to nie tylko chodzi o sam Draycraft. Są buty typu Adipower, są buty Power Perfect 2, które ma Piotrek, zielona koszulka tak zwany. Te również są bardzo fajne. One są trochę tańsze, około 500, można je znaleźć nawet za 400 z małym hakiem. Są jeszcze Nike Romaleo, one są już naprawdę top level, są bardzo dobre. Dobra, nagadałem się. Podsumowując, jeśli się podobało, łapa w górę, bo ciężarowe są fajne. Chcecie więcej to na temat podnoszenia ciężarów, to piszcie. Do zobaczenia, sprawdźcie Facebooka, cześć. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire light up with